Bielany TV. Ostatnie 3,5 roku to jest na pewno dynamiczny rozwój dzielnicy Bielany. Bardzo się z tego cieszę, że miałem skromny udział w wielu pozytywnych zmianach, które zaszły na naszej dzielnicy. Myślę, że następny okres, następna kadencja to jest przede wszystkim większa aktywizacja w dziedzinie sportu. Myślę, że sport jest bardzo dobrym rozwiązaniem wielu problemów społecznych, których niestety mamy jeszcze troszeczkę do rozwiązania w naszej dzielnicy. Po pierwsze, musi być większy nacisk położony na większą infrastrukturę, na lepszą infrastrukturę sportową i przede wszystkim większe wsparcie dla zarówno dla klubów sportowych, jak i uczniowskich klubów działających na terenie placówek oświatowych. Badania, jak i też doświadczenia, które zbieramy, czy zbieraliśmy przez ostatnie lata, wskazują, że aktywizacja szczególnie młodego pokolenia powoduje, że przez sport dzieci uczą się większej asertywności, ale też i otwartości na drugiego, lepszej współpracy. Dzięki temu właśnie też w wielu dziedzinach udaje się uzyskać wtedy lepszy rozwój, czy to w warstwie społecznej, ale też i przede wszystkim jeżeli chodzi o rozwój całego naszego miasta.